Drodzy słuchacze, mamy dzisiaj w studio bardzo miłego i nieoczekiwanego gościa, gościa z dalekich stron. To jest pan Witold Gombrowicz, który, jak wiadomo, jest autorem takich powieści jak Ferdy Durke, Transatlantyk, Pornografia, autorem dwóch tomów swojego dziennika i sztuk teatralnych Ślub i Iwona. Proszę pana, wszyscy wiemy, że pan od wielu lat, zdaje się, że od wojny, mieszka stale w Argentynie. No i chcielibyśmy wiedzieć, co pana sprowadziło tutaj do Paryża. To się stało zupełnie niespodziewanie. Pan, ja się zaszyłem w lasach urugwajskich nad oceanem, żeby pracować nad moją powieścią Kosmos, którą piszę teraz. I ni stąd, ni zowąd spadło na mnie zaproszenie Fundacji Forda na rok do Berlina. Jest zwyczaj w Stanach, że się skupia artystów na rezydencję w jakimś mieście. Znaczy nie, nic się od nich nie wymaga, prawda? Tylko po prostu oni mieszkają w tym mieście czas dłuższy, żeby się oswoić z miastem, wejść w kontakt z miastem i ożywić życie, prawda? Tak. Jakie danej miasto wybrano? No więc nas zaproszono do Berlina. Mówię nas, to znaczy pisarza francuskiego, Michel Bitor. Bardzo znany pisarz. Który jedzie wraz ze mną, ale dopiero na jesieni mnie, ja jako literata, poza tym zaproszono dwóch malarzy, to jest Kokoszka i Messon z Francji. I zaprosili jeszcze dwóch kompozytorów, których nazwiska nie znam w tej chwili. Znaczy w sumie sześć osób. Tak. Prawda? I pan teraz jedzie do Berlina, na jak długo? No i ja jadę do Berlina na rok. Do Berlina Zachodniego oczywiście. Do Berlina Zachodniego, samo się tak, rozumie. Tak. No i pana to cieszy ten wyjazd do Berlina? No więc z jednej strony to jest, pan, to jest bardzo miasto. Ciekawe, prawda, właśnie. I podniecające nawet być w Berlinie przez rok. Ale z drugiej strony są pewne minusy, mianowicie ja po niemiecku mówię dosyć źle, prawda? Musiałbym sobie to przypomnieć dopiero dzisiaj. No i przypuszczam, że będę troszkę odosobniony, przynajmniej na początku, dlatego że zanim człowiek wejdzie, prawda, w klimat miasta i w otoczenie, to musi upłynąć trochę czasu. No tak, ale z Berlina do Paryża nie jest tak daleko, zwłaszcza samolotem. No tak. Mamy nadzieję, że będziemy pana często widywać. Tym bardziej, proszę pana, że jak człowiek się nudzi, to więcej pisze, więc ja przypuszczam, że właśnie tam będę miał doskonałe warunki do pisania. Tak. A z Argentyny do Europy pan przyleciał samolotem, czy przyjechał jakimś transatlantykiem? Nie, więc z Atlantykiem i nie bardzo fortunnie, dlatego że akurat jak wsiadałem na statek, okradli mnie z moich kieszonkowych pieniędzy. To znaczy miałem przy sobie jakieś $200 na wydatki na statku już i jak mnie zaczęli ściskać i całować przyjaciela, tak nie wiem niby który z tych przyjaciół i kogo o to posądzać, prawda? Ale dość na tym, że w pewnej chwili te pieniądze się ulotnią. No i rezultat taki, że ja całą tą drogę, to znaczy 2 tygodnie musiałem, prawda, przepłynąć niby bez grosza, dosłownie podpisując rachunki z tym, że nie byłem wcale pewny, jak ja to zapłacę. A do jakiego portu pan tu dopłynął? Tu dopłynąłem do Cannes. Więc ja telegrafowałem tutaj do moich przyjaciół paryskich, że mi przysłali pieniądze na statek. No i otrzymałem depeszę, że mi przyślą. Tymczasem coś zaszły jakieś komplikacje i dopiero w Cannes dostałem te pieniądze. Że mnie to, że jakaś pani bardzo bogata tam przypadkiem jechała i moim losem się ulitowała nade mną i pożyczyła mi trochę grosza, to nie wiem, jakby się skończyło, bo miałem do płacenia, prawda, dosyć poważne rachunki i bez grosza byłem zupełnie. Tak. Proszę pana, teraz chciałbym zmienić temat, mianowicie chciałbym pana zapytać o pańskie książki, które ostatnio, w ostatnich latach zostały wydane w języku francuskim. O ile wiem, o ile pamiętam, to jest wydano Pornografię po francusku, Ferdy Durke, potem Pornografię i w końcu Ślub. Potem Pornografię i teraz dopiero idą następne książki. Tak. Znaczy za kilka miesięcy ma się ukazać mój dziennik w tłumaczeniu francuskim. W oba tomy? Pierwszy tom. Pierwszy tom. Czy na przykład w dzienniku pan wprowadza jakieś skróty, czy pan daje całą wersję? Bardzo mało, tylko zmieniłem troszkę ustępy o egzystencjalizmie. Tak. Ze względu na to, że to już mnie prosił mój wydawca niemiecki Neske, który jest osobisty przyjaciel Heideggera. Oni to omawiali i wystąpili do mnie z prośbą, żeby to troszkę zmienić. No więc ja musiałam się do tego skłonić. Zresztą zdawało mi się, że to bardzo, bardzo słuszne. Ale na przykład sprawy polskie pan daje w pełnej wersji, nie bojąc się o to, że Francuzi może mało zrozumienia wykażą. Nie, zupełnie. Mój wydawca francuski twierdzi, że ponieważ te rzeczy są traktowane z punktu widzenia ogólnoludzkiego, więc powinny Francuzów zainteresować. Co najwyżej usuniemy rozdział o Sienkiewiczu. Tak.
Aha, jednak. To jest jedyna rzecz, która prawdopodobnie zostanie usunięta. Tak. Z tego poza tym bez skrótów. Proszę pana, poprzednie książki, które już były wydane, wiem, że spotkały się z bardzo dobrą oceną w kołach literackich, w prasie paryskiej. Czy pan jako autor uważa, że czytelnik francuski, dziennikarz francuski, recenzent francuski przeniknął w pański świat, rozumie pana, czy też przeciwnie, może istnieje jakiś pewien mur między panem a czytelnikiem? Mur nie ma na pewno, ze względu niby powiedzmy na jakieś różnice, bo ja wiem, narodowe. Natomiast zawsze się zdarzają ludzie, którzy rozumieją lepiej i inni, którzy rozumieją gorzej. I to samo się zdarza we Francji. Zresztą muszę powiedzieć, że uważam, że poziom krytyki francuskiej nie jest wcale lepszy od krytyki polskiej. Nie jest lepszy. Dzisiaj nie. Dzisiaj przynajmniej. A jeśli chodzi o losy tej sztuki teatralnej pod tytułem Ślub, to dowiedziałem się, że niedługo będzie wystawiona w Paryżu, prawda? Więc ona ma być wystawiona. To jest tak zwany Concours de Jeune Compagnie. To jest konkurs dla młodych zespołów teatralnych. Ale zawodowych jednak. Zawodowych. To jest bardzo zdolny reżyser argentyńczyk, który przygotował Ślub i wygrał konkurs. W tym sensie, że tam 30 sztuk, zdaje się 7 zostało przeznaczonych do wystawienia, między innymi Ślub. Natomiast to będzie oczywiście przedstawienie jeszcze w troszkę warunkach, troszkę zredukowanych. To nie będzie normalne przedstawienie teatralne, no więc ja się tego troszkę obawiam. Ale przypuszczam, że nawet gdyby się nie udało, to mi to dużo nie zaszkodzi. Natomiast jeśli się uda, to może zainteresować, może być torować dobrze drogę ślubowi, prawda, na inne tereny. Proszę pana, teraz ogólne wrażenia z Europy, z Paryża, prawda, z tej matki Europy, której pan nie widział ile lat? No ja tu byłem ściśle 35 lat temu. To znaczy w roku pańskim 1928. I muszę powiedzieć, że to jest trochę przerażające, dlatego że moja podróż jest właściwie bardziej podróżą w czasie niż podróżą w przestrzeni. Ja zlikwidowałem moje sprawy w Argentynie, przyjechałem tutaj, ale co mnie gnębi, to jest nie tyle właśnie to, że w czasie, że w przestrzeni się przesunąłem, ile to, że czas mi się daje z niesłychaną siłą we znaki. Jak sobie przypominam ten Paryż z mojej młodości, no to oczywiście to się pojawia, teraz jest jakaś zmora senna. Dziś już jestem człowiekiem bliskim 60. Czuję te lata, czuję, że mi się życie wykańcza, no i ta przeszłość, z którą się konfrontuję dzisiaj, oczywiście musi mnie troszkę osłabiać wewnętrznie. I to jest pewien problem, który przezwyciężyć muszę w najbliższym czasie, prawda, jak się troszkę przyzwyczaję i ustalę niby tutaj w Europie. A pomijając ten subiektywny aspekt Europy, jak pan widzi, czy pan patrząc na Paryż, czy pan widzi jakieś niespodzianki, jakieś zmiany, czy no coś i są pana na pewno zaskoczyło? Tak, i są zmiany na gorsze z mojego punktu widzenia. Jak ja tu byłem w roku 1928, to wtedy czuć było wiosnę, wielką wiosnę europejską, niby tę całą zmianę, która nastąpiła po wojnie, nowe prądy w sztuce, w muzyce, w literaturze, zmiany obyczajów całkowite, zmiana mody. Wszystkie te rzeczy to było niesłychanie elektryzujące. Paryż był wtedy bardzo podniecający i czuło się, że to jest ta stolica świata, w której te rzeczy się rodzą. Natomiast dzisiaj muszę powiedzieć, co prawda niedługo tu jestem, dlatego że zaledwie 10 dni, ale raczej mam wrażenie, że jest zupełnie inny nastrój, że jest pewnego rodzaju bo ja wiem, jak to nazwać. Stagnacja pewnie. Stagnacja i brak rozmachu, brak rozpędu. Niby nie ma tej elektryczności w powietrzu, którą się czuło dawniej. Tak. Na początku tej rozmowy pan wspomniał o swojej nowej powieści, którą pan pisze, pod tytułem Kosmos. Kosmos. Czy można coś na ten temat zapytać pana? Więc to jest bardzo trudne. Wie pan, dlatego że każdy czytelnik moich powieści wie, że to jest niesłychanie trudno własnymi słowami opowiedzieć coś o nich. Ale temat. I temat też jest niesłychanie trudno powiedzieć. To jest skonstruowanie świata z pewnych elementów bardzo od siebie oddalonych. Więc powiedzmy, weźmy powieszony wróbel, patyk na drucie, usta, które zostały, prawda, zdeformowane wskutek wypadku. Niby kombinowanie z tych wszystkich elementów, kombinowanie pewnej rzeczywistości, pewnej formy,
właśnie pewnego kosmosu, prawda? To jest książka trudna, która ma troszkę aspekt zresztą powieści kryminalnej, dlatego że polega na tym, że się szuka pewnych śladów i się opracowuje na tej podstawie pewną wizję, prawda, rzeczywistości. I jestem już bliski finału, który jest bardzo trudny i właśnie zupełnie ta podróż mnie wytrąciła z równowagi, dlatego że ja byłem w trakcie opracowywania tego bardzo trudnego finału, kiedy musiałem wszystko rzucić i w tej chwili oczywiście jestem zupełnie o 100 mil od tej sprawy. I wróci, prawda, pan do tej powieści w Berlinie. No więc przypuszczam, że wrócę na pewno, prawie, bo już mi niewiele zresztą brakuje. To przypuszczam, że to będzie po polsku ogłoszone jakieś może 6-8 miesięcy. Oczywiście w Kulturze w Paryżu. W Kulturze w Paryżu. No a potem będzie tłumaczone po francusku. Bardzo panu dziękuję.